Wasze miasta dzieli 534 km. Symbolicznie to zbliżenie nie następuje jednak po raz pierwszy. Historia sprzed ponad 20 lat połączy Polskę, Gdańska i Mińska. Na początku lat 80. niezwykłego pragnienia wolności zrodziła się na polskim wybrzeżu Solidarność. W tym samym czasie Gilipski prosił świętego Mikołaja modlitwy o pokój na wyniku do tak zwanych demonstracji poniedziałkowych. W październiku 1989 roku wyzwoliły one pokojową rewolucję całych wschodnich Niemiec. Obywatelski sprzeciw. Gdybym miał tysiącami naszych głosów, mamy komunistyczną dyktaturę. Mieliście odwagę na nasze stworzenie Arabów. Od tego nie było dzisiaj, jak jest oddychającej, jak chciał tego Jana Pawła obydwoma mamucami. Nie udało się też do pełni dzieła polsko-niemieckiego pojednania. Tak, jak miał to miejsce niecały rok. Od tego czasu nasze relacje są najlepsze w historii. Często jednak powtarzam, że Europa nie jest nam dana raz na zawsze. Dlatego każde kolejne pokolenie musi na nowo opowiadać się za deklarację. Tak, żeby pojednanie trwało i miało moc na podstawie. Dziś to nam przede wszystkim pomaga na solidarność. Drodzy przyjaciele, niech światło, które wysyłacie do nieba, oświetla całe światło. Na nas miejsca, gdzie wydzielono za wolność, godność, pokoju. Gratuluję pomocy tego szczególnego pochodzenia serdecznie połączonych dwoma mocami, pomocą światła i mocą solidarności.